Znam wam pomąchać. Wy w klasie jesteście. No to już powinniście się wiedzieć, co to jest. Jakiego gotuje dzisiaj młodzież zespołu szkół technicznych? Temat dowolny, temat narzucony? Tak na początku to myślałem, że Turek słynie tylko i wyłącznie z sera. Natomiast muszę powiedzieć, że w szkole, która jest w przewadze mechaniczna, techniczna, bo oglądałem salę i wyglądają bardzo imponująco, muszę powiedzieć, i to in plus, że jest bardzo dużo młodzieży, która świetnie gotuje. Pierwsza ekipa przygotowała zupę tajską z kurczakiem, z krewetkami, z mlekiem kokosowym, z warzywami, ze świeżo siekaną kolendrą i prażonymi ziarnami sezamu. No więc było to dla młodzieży zaskoczenie z tego względu, że to nie jest klasyczny żur, flaki czy też niedzielny rosół. Ale najważniejsze jest to, że my jesteśmy tutaj generalnie gościnnie i dyplomatycznie. Chodzimy sobie, przyglądamy się, podpowiadamy. Młodzież sobie musi ugotować, a to, co sobie ugotuje, musi sobie zjeść. Więc to jest chyba największe wyzwanie dla nich. Drugim daniem, które cieszyło się równie wielką popularnością, to marynowana pierś z kaczki, pieczona, wkrojona później w plastry, podana z karmelizowanymi gruszkami z miodem, wanilią i śliwowicą. To też bardzo pasowało. Nawet była anegdota przy zupie powiedziana przez chłopaków, bo ta zupa tajska jest lekko pikantna. Szkoda, że nie mieliśmy tego szefie przepisu w niedzielę, bo po studniówce byłaby idealna. Nie wiem, o czym mówili. No i ostatnie danie, które dzisiaj przygotowują, to jest marynowany, pieczony dorsz atlantycki podany na sosie z kiszonych ogórków, z białym winem, szalotką, śmietaną i świeżo siekanym koprem. Wszystko zjedzone, wszystko smakowało. Druga ekipa gotuje to samo. Natomiast ci, których widzimy teraz po mojej prawej stronie, to są półfinaliści ogólnopolskiego konkursu, który finał będzie, miejsce finału to targi w Warszawie Eurogastro, największe targi gastronomiczne. Tam na tych targach spotkają się finaliści z 12 szkół gastronomicznych podczas konkursu Kulinarny Talent 2017. Profesjonalne jury składające się z szefów kuchni i no, nazwijmy to VIP-owskie, tych osób, które na co dzień chodzą do restauracji i smakują, jedzą i oni powiedzą albo coś jest dobre, albo coś jest niedobre. Myślę, że to jest duże wyzwanie i dzisiaj dowiemy się, kto z tej młodzieży przygotuje najlepiej kaczkę. Czy wybrał ktoś udko i będzie konfitował, czy wybrał pierś, to już do ich wyboru należy. Mają wątróbkę z indyka, mają topinambur, mają owoce, mają warzywy, mają przyprawy, więc no, można robić, co się chce. Myślę, że gdzieś do 12 powinni być gotowi. Zupa jest już gotowa, więc za chwilę będziecie mogli panowie spróbować. Myślę, że warto. Dla młodzieży będzie to duże wyzwanie, że no, nie tylko my próbowaliśmy, nie tylko sztab profesorski, ale również goście, którzy zostali dzisiaj zaproszeni. Pierwszy niewątpliwy plus to taki, że zrobiłaś mus z wątróbek. W sumie nawet niezły. Topinambur można było troszeczkę bardziej zrobić na kremowo, ale przeżyjemy. Sos bardzo dobry. Ciekawy jestem, czy to się podoba. Nie. Tak myślę. Martynka. Ale pozwól. Pozwól Martyna, że spróbuję, bo wygląda lepiej niż go oceniasz. Kroi się tak, jakby było ok. Wie takie skupienie. Widzowie patrzą. Powiem tak. Gdyby nie kamery, to bym coś powiedział, ale powiem ci na uchu, jaka kaczka. Jedziemy z następnym. Topinambur, brawo. Mus wątróbek. Trochę wysikowaty. Trzeba było więcej tłuszczu dodać, ale muszę to wiedzieć. Ale i tak lepiej zjeść to z rupiącą bagietką niż coś innego.
Połączenie gruszki lekko wgotowanej z tą konfiturą, genialne. Kaszka bardzo dobra. W mediach widzimy, że jak gdyby rośnie popularność na gotowanie. Gotują gwiazdy, gotują dzieci, gotują uczestnicy rozmaitych kulinarnych talent show. Czy tą popularność, jeśli chodzi o gotowanie, widać wśród młodzieży szkolnej? Zdecydowanie w tej szkole widać, z tego względu, że jest bardzo dużo chętnych. Oczywiście przeważają dziewczyny, ale są niektóre szkoły, gdzie już jest po połowie, więc to jest fajne. Mówi Pan, że rośnie popularność na gotowanie. Ja myślę, że już bardziej nie może urosnąć. No już po prostu gazety, telewizja, radio, wszędzie wszyscy gotują. I tak jak to się kiedyś powiedział, a dokładnie trener Gmoch, że tylu trenerów w Polsce, ilu mężczyzn, tak samo jest dzisiaj z gotowaniem. Jedyna różnica jest taka, że przy grillowaniu od długiego weekendu majowego do końca września większe prawo uzurpują sobie do robienia marynat, do grillowania mężczyźni. Kobiety raczej zajmują się owocami, sałatkami, napojami, a oni tutaj królowie grillowania. Natomiast no, jest moda na jedzenie. Myślę, że ona się nie będzie kończyła. To nie jest nic nowego. Na całym świecie ludzie tym żyją. Ja się cieszę, że Polacy podróżują, że przywożą różne smaki, że coraz lepszej jakości produkty mamy, że zwracamy uwagę na to, czy produkty są zdrowe, czy produkty są ekologiczne, czy produkty są regionalne. Włączamy do menu restauracyjnych dużo elementów regionalnych, etnicznych. Więc myślę, że to jest bardzo dobry kierunek. Jest to promocja dla każdego miasta. To wszystko będzie w regulaminie. Będzie jury składające się z szefów profesjonalnych i z gwiazd, które będą zaproszone do oceniania degustacyjnego. Do kamer widzę, jesteś już przyzwyczajony, uśmiechasz się ładnie. Tego będzie na pewno bardzo dużo, więc myślę, że już dzisiaj trzymamy kciuki i na pewno cała szkoła będzie trzymała kciuki za Ciebie. Ale ja poproszę o brawa dla wszystkich, którzy startowali. Nie co dzień uczniowie Zespołu Szkół Technicznych mają szansę spotkać bardzo popularnego mistrza kuchni. Czy nie zjadła ich trema? Sam Pan widzi, że pełny luz panuje. Ze mną przyjechały jeszcze dwie osoby. Jest Krzysztof, jest jeszcze jeden z młodszych kucharzy, Mateusz. Radzą sobie bez żadnego problemu. Wszyscy się doskonale dogadują. Tak naprawdę, no może trochę lat upłynęło, kiedy kończyliśmy szkołę, ale to oni za chwilę nas zastąpią, to oni nam będą gotować i myślę, że warto poświęcać młodzieży czas. Ja to, co dzisiaj robię, promuję wśród swoich szefów kuchni z całej Polski w różnych organizacjach. Powtarzam, mówię, panowie, nie narzekajmy, że mamy takie szkolnictwo, a nie inne. Ja Was zapytam, ile w 2016 roku zrobiliście wspólnego gotowania w szkołach gastronomicznych? Jedno, dwa. Jeśli Wy będziecie robić, to tak samo te dzieciaki za chwilę będą przychodzić do Was do pracy i będą wiele, wiele więcej wiedzieć niż to, co wyniosą ze stołówek, czy to w pracy w Polsce, czy też za granicą. Droga młodzieży, myślę, że fajnie, że takie osoby jak Pani Wiesława chcą jeszcze działać, chcą pracować, chcą odwiedzać Warszawę, restauracje i serdecznie zapraszamy w tym roku również na Eurogastro, jak co roku od 15 lat. Mamy nadzieję, że swoją Martynę będzie Pani... Martyna, będzie Pani ją wspierać i będziecie wspólnie z jakąś ekipą X kibicować. A ja prywatnie bardzo dziękuję za ciasto. Myślę, że należą się brawa.